Chciałbym powiedzieć Państwu o winie filozofów, o tym nie jak funkcjonowało wino w starożytności w poszczególnych szkołach filozoficznych czy u poszczególnych myślicieli. To temat byłby gigantyczny, a poza tym właściwie z uwagi na znaczenie wina i sympozjonu w greckiej kulturze każdy myśliciel, każdy pisarz, po którym zachowało się więcej niż parę słów czy parę liniek, coś o winie ma nam do powiedzenia. Nie będę też opowiadał Państwu o winie u najważniejszych filozofów epoki klasycznej, ponieważ zwłaszcza Arystoteles zmienia kierunek myślenia o winie, zajmuje się bardziej aspektami psychologicznymi i przede wszystkim medycznymi, nazwijmy to, wina, co jest pewną nowością w tradycji starożytnej. Jako pierwszy między innymi definiuje coś, co funkcjonuje w naszej kulturze jako pojęcie i medycynie, jako pojęcie alkoholizmu, ale do momentu, kiedy Arystoteles takiej zmiany dokonuje, refleksja na temat wina jest rzeczą dla filozofów, dla myślicieli kluczową i właściwie odbywa się w jednej linii, w pewnej tradycji, którą postaram się Państwu dzisiaj pokazać. No, dość by zrozumieć znaczenie wina w myśli wczesnych greckich, klasycznych greckich filozofów, wystarczy pamiętać o tym, że i Platon, i Arystoteles pisali poezje biesiadne. Po jednym i po drugim nie zachowało się zbyt wiele. W wypadku Platona nie jesteśmy pewni, czy wszystko, co się zachowało, jest platońskie. Są to dość błyskotliwe erotyki homoerotyczne. W wypadku Arystotelesa to są utwory, z których jeden bardzo znany, to słynna poetycka pochwała Platona, ale również ujęta w formę wiersza biesiadnego, w formę biesiadnej elegii. W tej kulturze wino jest tak istotne dla refleksji filozoficznej, również dlatego, o czym Państwu już wspominałem, a mianowicie właśnie w elegii biesiadnej no, zbiją źródła greckiej refleksji etycznej. Podczas sympozjonu, wymieniając i rywalizując ze sobą, wymieniając się kawałkami poezji albo własnej, albo nauczonej na pamięć, biesiadnicy między innymi rozważali klasyczne problemy etyczne, proste problemy etyczne, co to jest tym, czym się charakteryzuje, a czym nie jest prawdziwa cnota, prawdziwa przyjaźń, prawdziwe bogactwo. I wokół tego właśnie cała tradycja kolejnych pytań i odpowiedzi tego rodzaju narosła. I po części można powiedzieć, że późniejsza tradycja formalna poezji starożytnej, w której bardzo ważny jest nurt właśnie pytań i odpowiedzi, bierze się między innymi z biesiadnych refleksji, biesiadnych wymian poetyckich, które już poczynając od VIII wieku przed naszą erą, będą się toczyły. Ja dzisiaj chciałbym Państwa zainteresować tylko pewnym nurtem refleksji na temat wina. Nurtem, który najlepiej dla nas dzisiaj możemy obserwować czytając Platona, ale Platon pod pewnymi względami w swoim stosunku do wina, przynajmniej na podstawowym poziomie, nie jest myślicielem oryginalnym. Jest właściwie dość wiernym uczniem pewnego wielkiego filozofa epoki archaicznej, który niekiedy uważany jest za jednego z pierwszych, jeśli nie pierwszego, filozofa starożytnej Grecji, a mianowicie Ksenofanesa z Kolofonu. I to właśnie Ksenofanes z Kolofonu, który pod wieloma względami zresztą inspirował Platona, jak zobaczymy za chwilę, no, położył taki fundament pewnego rodzaju myślenia o alkoholu oraz o tym, co się robi w dziedzinie kultury, by się tak wyrazić, pijąc wino, który potem dla Platona będzie kluczowy. Ja pozwolę sobie Państwu zacytować pewien fragment zachowany utworu Ksenofanesa, utwór biesiadny, elegia biesiadna, który brzmi w ten sposób. Teraz bowiem podłoga jest czysta, ręce są czyste, wszystkich, a także kielichy. Jeden nakłada nam wieńce, inny w czasie roznosi dookoła wonny olejek, krater mieszalny czeka pełen i radość sposobi. Wino jest już gotowe i zda się zapewniać, że w dzbanach go nigdy nie zbraknie kwieciem woniejącego. Potem Ksenofanes opisuje przygotowania do sympozjonu i właściwie jest to nasze główne źródło dla tego, jak sympozjon archaiczny przebiegał. Jednak w jego utworze przewija się jako taki leitmotiv jedno słowo, które pokazuje, jakie są intencje Ksenofanesa. Mianowicie praktycznie co drugą linijkę pojawia się słowo czystość, czyste,
czyste ręce, czyste myśli, czysta podłoga, ale przede wszystkim czysta myśl. Co prowadzi Ksenofanesa do konkluzji, które będą dla nas, jak sądzę, interesujące. Trzeba atoli, żeby najpierw rozsądni ludzie sławili Boga w swych hymnach, podaniem zbożnym, słowami czystymi. Kiedy spełnią libację i modły zaniosą, by mogli kroczyć drogą słuszności. Tę wszak wybierać należy zamiast pychy, hybris. Do woli niech piją, byleby sługa ich wieść do domu nie musiał, chyba że ktoś już sędziwy. Tego zaś chwalmy, kto pijąc wygłasza myśli szlachetne, kto jak wskazuje mu własna pamięć i troska o cnotę, kto nie o walkach tytanów rozprawia, czy też gigantów, lub też centaurów, bo przecież naszych to przodków wymysły, tudzież o waśniach gwałtownych, żadnego stąd bowiem nie ma pożytku. Bogom natomiast myśl się zawsze należy pobożna. Ksenofanes jest tutaj oczywiście jak zawsze w swych utworach, państwo mogą pamiętać jego słynny drugi fragment, w którym w sposób niezwykle brutalny atakuje podstawowy system wartości tej kultury, sport, arystokratyczne wartości i ideały, albo jego słynne wiersze z innego zbioru, nieelegijnego, które polemizowały z rozpowszechnioną wizją bogów, krytykując coś, co może niezbyt precyzyjnie nazywamy greckim antropomorfizmem i to krytykując niezwykle brutalnie, ironicznie, szyderczo, można by nawet powiedzieć, wyobrażenia swoich współczesnych o bogach. Bardzo mocna poezja. Więc Ksenofanes jest takim właśnie prowokatorem w swych utworach. Zresztą bardzo ciekawie o jego profilu psychologicznym może świadczyć fakt, że prowokując, krytykując, przede wszystkim biorąc na cel myśli i utwory Homera i Hezjoda, zawodowo, żeby przeżyć, bo był wygnańcem, zajmował się publiczną recytacją Homera i Hezjoda. Musiało być dla niego psychicznie dość trudne. Niezależnie od tego, w tym utworze, który państwu przed chwilą przytoczyłem, mamy pewną wizję biesiady i pewną wizję użytku, jakie należy czynić z wina. Przede wszystkim nie należy pić wina podczas biesiady za dużo, z jednym wyjątkiem. Starzy ludzie mają prawo upijać się nawet do takiego stanu, że już trzeba ich wieść do domu bez siły. Zapamiętajmy to, bo tutaj bardzo ważny nurt refleksji Platona również bije. Wino i sympozjon wedle Ksenofanesa sprzyjają hybris. Należy więc tak zorganizować biesiadę, by była spotkaniem ludzi o czystych myślach, którzy unikną niebezpieczeństwa pokusy pychy i będą oddawali się ćwiczeniu zbożności oraz ćwiczeniu, by się tak wyrazić, wstrzemięźliwości. Ale co najciekawsze, na sam koniec, Ksenofanes atakuje wprost i w niezwykle brutalnych słowach poezję. A dokładniej pewnego rodzaju poezję, poezję tradycyjną, poezję przede wszystkim epicką, poezję, która na sympozjonie przywoła na przykład mity albo opowiadania o dawnych zwycięstwach, wojnach, cierpieniach ludzi, to, co jest głównym tematem poezji biesiadnej w ogóle. Ale nie tylko to. Jest to również istotą ówczesnej kultury. Ja już państwu o tym kilka miesięcy temu opowiadałem. Podstawowym spoiwem kultury greckiej epoki archaicznej i wczesnoklasycznej jest właśnie kultura arystokratyczny element tej kultury, który opiera się przede wszystkim na znajomości poezji, na oczekiwaniu na nową poezję, na kontemplowaniu starej poezji, kontemplowaniu klasyków takich jak chociażby Homer czy Hesiod. I atakowanie tego typu zjawisk literackich jest czymś więcej niż tylko swego rodzaju cenzurą. Nie należy tego czy owego robić przy winie. Jest to atak na fundament tej kultury i można powiedzieć sobie bez ogródek, że to, co nam proponuje Ksenofanes, nie jest żadnym piciem wina, nie jest żadnym sympozjonem, jest antysympozjonem, jest pewną doktrynerską i niezwykle radykalną etycznie koncepcją, która z prawdziwym sympozjonem i piciem wina nie ma wiele wspólnego, ale również, która proponuje w zasadzie funkcjonowanie biesiady w sposób, który przeciwstawia się w ogóle fundamentom greckiej kultury tego czasu. To oczywiście, jak wspomniałem, prowokacja, ale ta prowokacja będzie niezwykle ważna dla Platona. Z drugiej strony, i tutaj pozwolę sobie jeszcze jeden fragment poetycki państwu przytoczyć, jeśli przyglądamy się utworowi Ksenofanesa, to szybko zauważymy,
że te techniczne rozwiązania, które on proponuje w swoim wierszu, to znaczy na przykład pijemy umiarkowanie, a miarą umiarkowania jest to, byśmy mogli wrócić sami o własnych siłach do domu. Pamiętajmy, że sympozjony odbywają się często albo w domu jednego z przyjaciół, wszyscy inni muszą wrócić potem do siebie, albo w ogóle na neutralnym gruncie, w jakimś wynajętym pokoju, czy w sanktuarium, czy gdzie indziej, a więc wszyscy muszą potem przez nieoświetlony w ogóle świat, to jest świat bez sztucznego światła po zmroku, wrócić wśród różnych niebezpieczeństw do domu. I bardzo ważnym społecznym wyróżnikiem greckich realiów epoki archaicznej i klasycznej, trochę w mniejszym stopniu rzymskich, ale też, jest podział ludzi na tych, którzy z jednej strony mają wolny czas, żeby pić w nocy, bo nie muszą pracować, nazwijmy to arystokratów, i z drugiej, i całą resztę, i z drugiej strony, i właściwie tożsamy z tym podziałem, podział na ludzi, którzy mogą wyjść z domu po zmroku bezpiecznie, ponieważ wychodzą z jakąś świtą, parobkiem, niewolnikiem, który niesie światło i mogą bezpiecznie od rabusiów i dziur w nieubitych przecież ulicach wrócić do domu. Ten podział jest tak ważny, że rygorystyczni myśliciele etyczni, ale także tyrani greccy, kiedy chcą wprowadzić porządek, o tym jeszcze będę opowiadał Państwu przy okazji systemów politycznych, to wprowadzają zasadę, że po zmroku nie można używać światła na ulicach. To znaczy nikt nie może iść z latarnią, nazwijmy to, z lampą bądź pochodnią, co oznacza, że ludzie muszą zostać w domu po zmroku i jest całkowity spokój, tak, stan wojenny, nazwijmy to, czy w każdym razie godzina policyjna. To jest po prostu praktyka. I ten pomysł powrotu do domu z biesiady, ograniczonego do ludzi starych, którzy mają prawo się napić dużo wina, bo mają prawo wrócić z orszakiem przy pomocy innych, znajdujemy dokładnie w prawie spartańskim. W prawie spartańskim legendarny Likurg, próbując organizować porządne biesiady, etyczne i niesprzyjające kłopotom społecznym, wprowadza, oczywiście w rzeczywistości zrobił to jeden ze spartańskich eforów, chociaż urzędników najwyższych, nie bardzo wiemy kiedy, że po pierwsze, nikt nie może się upijać, nie będąc starcem, dokładnie jak u Ksenofanesa, i że nie można z biesiady wracać do domu z ogniem. Czyli trzeba skończyć biesiadę przed zmrokiem. U Ksenofanesa widzimy bardzo wyraźnie inspirację tego rodzaju prawami, ale widzimy je również w kręgu Platona po prostu. Jedna z najpaskudniejszych postaci ateńskiej historii, straszny tyran, autokrata i okrutny polityk, ale jeden z najbłyskotliwszych pisarzy i myślicieli greckich epoki klasycznej, Krytiasz z Aten, skądinąd wuj Platona, w swoich utworach poetyckich również pisze o tym, jak powinien wyglądać dobry sympozjon. Jest to jeden z uczniów Sokratesa. To jest człowiek należący do tego samego kręgu, co Platon, o pokolenie niecałe od niego starszy. Obaj chodzili do Sokratesa słuchać nauk tego myśliciela. I oto jak Krytias wyobraża sobie dobrą biesiadę, sam będąc wyrafinowanym estetą i biesiadnikiem, o czym pisze w innych swoich utworach, ale napisał też utwór, który próbuje projektować idealny sympozjon, trochę inaczej niż Ksenofanes, bardziej praktycznie, i mówi tak. Także tego zwyczaju troskliwie przestrzega się wsparcie. Wino się pije z własnego, ciągle jednego kielicha, bez oddawania go innym, wskazanym imiennie w toaście. Czyli wino nie krąży po sali biesiadnej, a więc również nie ma wymiany myśli i wymiany poezji. Nie ma dyskusji biesiadnej. Zapewne również tematów dyskusji biesiadnej typowych, dokładnie tak jak chciał przed chwilą Ksenofanes. Z takich toastów rodzi się bowiem rozwiązłość języka, słowa bezwstydne, od których ciało wigor swój traci, wzrok tępieje, mgłą pokrywają się oczy omdlałe, a zapomnienie rozmiękcza wszelakie poczucie rozsądku, sofrosyne, bardzo ważne słowo greckiej refleksji etycznej. Rozum się całkiem zatraca, słudzy stają się wyuzdani, a w końcu wielkie wydatki dom wpędzają w ruinę. Młodzi Spartanie natomiast
Nie więcej piją niż trzeba, aby wprowadzić się wspólnie w nastrój pogodnej zabawy, wieść uprzejme rozmowy, pośmiać się nieco z umiarem i z korzyścią dla ciała taki się bankiet odbywa i z pożytkiem dla ducha. A pięknie do spraw Afrodyty oraz snu on nastraja portu znojnych wysiłków. Życie zaś Spartan równym i gładkim się toczy torem w myśl zasady, że trzeba jeść i pić właśnie tyle, ile pozwala zachować rozsądek i zdolność do pracy. Dnia specjalnego nie żąda dla siebie nadmierne pijaństwo. Czyli kończymy o zmroku i następnego dnia możemy oddać się różnym praktycznym działaniom godnym obywatela, jak wsparcie. Ta koncepcja przez Krytiasa utożsamiana z prawami spartańskimi, które inspirowały również Ksenofanesa, jest dokładnie tym, co znajdziemy u Platona na pewnym poziomie, bo tych poziomów jest kilka, ale musimy sobie zdać sprawę, przeciwko czemu dokładnie występuje intelektualnie tego typu koncepcja biesiady. Biesiady o umiarkowanym spożyciu alkoholu, biesiady kończącej się o zmroku, biesiady również pozbawionej wymiany myśli i wymiany poezji, a zwłaszcza poezji, którą nazwalibyśmy poezją klasyczną tej epoki, takiej poezji jak Homer czy właśnie Hesiod. Otóż jest to oczywiście negacja sympozjonu jako uroczystości okazji dionizyjskiej, która od samego początku, już od Homera, jest bardzo wyraźnie kojarzona z tym, co Grecy nazywają manija. W bardzo niedokładnym, niedoskonałym tłumaczeniu można to oddać jako szaleństwo oczywiście, ale to jest dużo więcej. To jest stan nieposiadania samego siebie, stan zatracenia siebie w Bogu. Wino, jak Państwo wiedzą, to jest Bóg. Wino nie jest atrybutem Dionizosa. Dionizos jest winem, a wino jest Dionizosem. Konsumujemy go na sympozjonie. A jako takie jest to pewien zespół zachowań, który ma, przynajmniej może mieć, destrukcyjny wpływ na zachowania społeczne. Jest to picie, które postrzegane jest przez rygorystycznych myślicieli etycznych jako antyspołeczne, jako przeciwstawiające się przede wszystkim idei spoistości ciała obywatelskiego czy grupy społecznej, jako, by się tak wyrazić, refugium indywidualizmu skrajnego, jako miejsce i czas, kiedy zamiast myśleć o tym, w jaki sposób możemy być pożytecznymi dla innych w naszej wspólnocie, stajemy się właściwie na chwilę, rytualnie, wrogami innych i wrogami siebie nawzajem. Oczywiście w logice sympozjonu to wszystko ma sens. Jest to właśnie dlatego rytuał, żeby w sposób bardzo określony ramami tego rytuału robić rzeczy, które zwykle są zabronione. Ale jak wiele innych dawnych zjawisk kultury greckiej, jak na przykład wyobrażenie o bogach, którzy nawzajem się zdradzają, kradną, mordują ludzi dla swojej przyjemności, powodują wojny, wszystko to, co atakował Ksenofanes w swoich utworach poświęconych poezji, między innymi poezji tradycyjnej, w pewnym momencie właśnie pod koniec VI wieku przed naszą erą, kiedy Ksenofanes tworzy, pojawia się w greckiej myśli nurt, który przestaje rozumieć bardzo ważne kultury tej zjawiska. Tradycyjny obraz bogów, sympozjon i na gruncie pewnej bardzo rygorystycznej refleksji próbuje to wszystko zanegować, proponując w zamian rygorystyczną refleksję etyczną, ale właściwie również pewną racjonalizację, czy może nawet lepiej zeświadczenie tradycyjnych norm kultury. Bóg musi mieć sens w wymiarze filozoficznym. Musimy go intelektualnie być w stanie zrozumieć i przekazać tę wiedzę innym. Zachowania bogów, które na przykład wykraczają poza normy etyczne, poza dobro i zło, jak to ewidentnie jest przedtem w greckiej kulturze, stają się bogom nieprzystojne. I w związku z tym wymagają krytyki, która powie, że tak naprawdę bogowie są zupełnie czymś innym niż to, co mówi tradycyjna grecka religijność. Takim właśnie myślicielem, który jest jak gdyby punktem, no, w którym zbiegają się te różne nurty krytycznej refleksji o wcześniejszej kulturze, jest właśnie Ksenofanes, ale nie tylko on. W tym samym epoce, pod koniec VI wieku przed naszą erą, rodzi się druga, fundamentalna zupełnie dla naszej kultury, drugie zjawisko czy nurt refleksji, no, może już nie krytycznej, ale w każdym razie próbującej jakoś poradzić sobie
ze śmiercią dawnych zjawisk kultury i dawnych wartości kultury. Jednym ze współczesnych Ksenofanesa był pewien myśliciel, który wymyślił to, co się później będzie nazywać alegorezą. A więc trzeba rozumieć obraz bogów u Homera nie dosłownie, że bogowie nawzajem się biją, zdradzają, krzywdzą i mordują ludzi, tylko jako alegorię. Bogowie to po prostu na przykład fenomeny przyrody. I w związku z tym możemy alegorycznie wytłumaczyć głęboki sens i mądrość Homera w jego obrazie bogów. Ten nurt, który poprzez myślicieli takich jak Filon z Aleksandrii, no, stworzy fundamenty alegorezy potem chrześcijańskiej. To jest próba radzenia sobie z tradycyjną kulturą i właśnie z niej wynika w filozofii potem Platona nowa refleksja na temat wina. Nie jest to po prostu bardziej rygorystyczna refleksja etyczna i alkohol jest zły, bo sprzyja zachowaniom niedobrym społecznie czy moralnie. Wino i jego tradycyjny sposób konsumpcji jest po prostu pewnym zjawiskiem kultury, którego sensu wielu rygorystycznych myślicieli wówczas już nie rozumie. Platon pójdzie ich tropem, a jeszcze dalej pójdzie Arystoteles, który, jak Państwo wiedzą, w różnych swoich zresztą utworach no, wyprał refleksję na temat społeczeństwa, państwa, także biesiadowania, z elementu religijnego, z elementu przeżycia religijnego przede wszystkim, o czym przy okazji jeszcze będę miał Państwu szansę coś opowiedzieć. Tyle tylko, że kiedy dochodzimy do Platona, u niego widzimy, że na tym gruncie krytycznej refleksji na temat, mówiąc teraz w wielkim skrócie, sympozjonu, Platon buduje bardzo szczególną konstrukcję i buduje ją etapami, niekoniecznie w czasie etapami, bo to nie jest chronologicznie dla nas jasne, tak nie jest dla nas całkiem jasna chronologia powstawania dialogów platońskich, ale jest pewien ruch myśli, który można prześledzić, poczynając od najbardziej klasycznego obrazu i klasycznej propozycji Platona wobec sympozjonu, jakim jest oczywiście dialog biesiada, sympozjon Platona, jeden z jego najpiękniejszych literacko również dialogów, który w dodatku musiał w swoim czasie konkurować z konkurencyjnym dialogiem pod tym samym tytułem, który mniej więcej w tym samym czasie napisał jego wielki rywal, także uczeń Sokratesa, Ksenofont, który także napisał dużo bardziej pedantyczny i płaski dialog sympozjon, ale widać, że prawdopodobnie odpowiadając na dialog platoński, również próbował radzić sobie jakoś z problemem sympozjonu jako istotnego zjawiska kultury. To nie jest tylko Platon. I oto co Platon robi w swoim sympozjonie. Właściwie nie robi nic nowego w stosunku do tego, co przeczytałem Państwu przed chwilą u Ksenofanesa. Obraz sympozjonu filozofów, jaki widzimy u Platona, polega na kilku decyzjach. Kilku rzeczy z sympozjonu tradycyjnego należy się pozbyć. Po pierwsze, idzie tutaj Platon wprost za Ksenofanesem, wyciągając dalsze konsekwencje z rzeczy, których Ksenofanes nie mówi wprost, ale które są oczywiście zawarte w jego rygorystycznej, etycznej koncepcji. Po pierwsze, zamiast wina na sympozjonie Platona, co mówi się wprost, jest to propozycja kilku różnych uczestników tej biesiady, także Sokratesa, zamiast wina krążyć i przedmiotem konsumpcji będzie nie wino, tylko będą logoi, mowy o charakterze retorycznym, niektóre z nich o charakterze komediowym, a niektóre o charakterze filozoficznym, w sensie mocnym tego słowa. To mowy poświęcone pochwale Erosa, Boga miłości, ale jak się okazuje dużo więcej, jak Państwo doskonale wiedzą, niż miłości, to one będą przedmiotem wymiany i rywalizacji, ale rywalizacji oczywiście ujętej w karby kulturalnej rozrywki. Bez tego, czego obawiał się i Ksenofanes, i jeszcze bardziej, czego obawiał się Critias, a mianowicie bez niebezpieczeństwa hybris, które w wypadku wymiany myśli na sympozjonie oznacza wejście w sferę, którą Arystoteles definiuje jako loidorema, a więc powiedzmy szyderstwo, które z kolei wymagać będzie reakcji i stworzy między ludźmi napięcia, zemstę, poczucie krzywdy i rozwali grupę, która ma się dobrze bawić. Zamiast więc wina używamy do naszej rozrywki, mówiąc bardzo nieładnie,
mów niektórych z nich o charakterze filozoficznym. W związku z tym, jeśli chodzi o wino, każdy ma swój własny kielich i pije z niego proshedonen, ku przyjemności, czyli tyle, ile każdy chce. Nie ma przymusu picia wina na komendę, nie ma przymusu picia wina wedle kolejek krążących po sali biesiadnej, o czym opowiadałem Państwu wcześniej, tradycyjnym modelu sympozjonu. Ale nie ma również, co jest wprost jedną z propozycji, która pada na początku tej biesiady, nie ma tam również muzyki, fletnistkę przygrywającą, akompaniującą biesiadnikom, odsyła się do komnat domowych, wynajętą już specjalnie na tę okazję u Platona, i razem z nią w konsekwencji odsyła się poezję. Nie będzie poezji, nie będzie tematów poetyckich, nie będzie rywalizacji poetyckiej, ale co istotne, nie będzie również kobiet. Sympozjon, jak się dowiadujemy, odpowiedni, to jest sympozjon bez pierwiastka kobiecego. Tym oczywiście mocniej potem wybrzmi moment, w którym najważniejsza mowa filozoficzna tego dialogu, kiedy Sokrates właściwie cytuje rzekome wypowiedzi Diotymy, kapłanki Diotymy, będzie tym mocniejszym kontrastem i tym bardziej szokującą prowokacją, skoro pierwiastka kobiecego na początku tego spotkania pozbyliśmy się w sposób zupełnie rygorystyczny. I to dość pogardliwy. Platon bardzo formułuje tę myśl w sposób bardzo, bardzo brutalny. Co pozostaje, to filozoficzna biesiada, dysputa. Dysputa przy winie na ważne tematy filozoficzne, która da początek pewnej bardzo ważnej tradycji. Tradycji nie tylko refleksji starożytnej, ale tradycji literackiej. Otóż w tym właśnie dialogu oraz w korespondencyjnym, by się tak wyrazić, dialogu Ksenofonta biją źródła ważnej, niezwykle ważnej tradycji literackiej, wręcz gatunku literackiego, który tak na dobrą sprawę można by śledzić aż do europejskiego kina XX wieku, jakby się postarać, a mianowicie tradycji sympozjonu przez duże S, czyli dzieła literackiego, którego forma ujęta jest w rozmowę przy stole, bądź rozmowę przy biesiadzie, na jeden temat, bądź na różne tematy, gdzie różni myśliciele przy kolacji dyskutują o ważnych zjawiskach, o ważnych problemach, problemach myśli również, problemach ducha, i w ten sposób, wymieniając się nawzajem w sposób kulturalny, ale jednak polemiczny, myślami, przekazują pewne ważne treści, pewne ważne refleksje, refleksje filozoficzne. No, w starożytności widzimy to najlepiej oczywiście w całej serii utworów tego rodzaju, które napisał wielki platonik późniejszej epoki, czasów rzymskiego cesarstwa, czyli Plutarch z Heronei, do którego jeszcze za chwilkę nawiążę. Jest to więc początek pewnej tradycji literackiej, która potem odżyje w epoce renesansu, a tak naprawdę prarenesansu, i trwać będzie w dużej mierze właściwie do niektórych zjawisk właśnie kina czy literatury czasów nam bliskich. To jest jeden poziom refleksji Platona, poziom mieszczący się w tej tradycji, o której Państwu opowiadam, i właściwie nie dodający wiele do tego, co już Ksenofanes i Krityas, czyli inny uczeń Sokratesa, a więc spodziewamy się, że i Sokrates, chociaż oczywiście tu możemy tylko za pośrednictwem jego uczniów coś powiedzieć, potrafił, miał taki pomysł, żeby sformułować. Ale istnieją jeszcze dwa inne utwory, w bardzo wielu utworach swoich Platon nawiązuje do wina i picia wina i sympozjonu, ale dwa wymagają naszej szczególnej uwagi. Jeden z nich przenosi sprawę na nieco wyższy poziom, jeśli chodzi o refleksję nad samym winem, bo przecież ta refleksja nad winem w biesiadzie jest tak naprawdę tylko negatywna, nie o wino i nie o picie wina, nie o sympozjon tam chodzi. Natomiast o sympozjon chodzi w pewnym bardzo ciekawym miejscu platońskiego dialogu Protagoras, gdzie Sokrates formułuje po prostu pewien program kulturalny, mówiąc o trzech rodzajach sympozjonu.
trzech rodzajach picia wina, z których każdy stanowi swego rodzaju gradację, swego rodzaju, mamy pewnego rodzaju skalę, jakościową skalę zabawy winem, skalę w dodatku odchodzącą, co dla nas ciekawe, od, no nie bójmy się tego słowa, doktrynerstwa, tego antysympozjonu radykalnie etycznego, który widzieliśmy u Ksenofanesa, u Kilitiasa, w prawach różnych greckich poleis, jak chociażby Sparta, ale także technicznie rzecz biorąc w biesiadzie Platona. Otóż w Protagorasie Sokrates formułuje opisuje trzy różne sympozjony. Po pierwsze, możliwy jest sympozjon ludzi niekulturalnych, dokładniej niewykształconych, pozbawionych paideia, pozbawionych osobistej kultury i wykształcenia, ogłady. Jest to sympozjon cechujący się tym, że jest właściwie normalnym sympozjonem. Wyróżnia on się przede wszystkim w ten sposób, że jest to sympozjon ludzi, którzy niepewni własnych umiejętności, no bo pozbawieni kultury, muszą wynająć, jak mówi Platon, obce głosy, polegające na tym, że muszą sprowadzić sobie na sympozjon fletnistki, że muszą wynająć ludzi, którzy deklamować będą dla nich poezję, specjalistów. Tu zapewne Platon czyni aluzję do nowych zjawisk poetyckich swojej epoki, do tak zwanej nowej poezji, którą bardzo krytykuje, a której jednym z największych przedstawicieli był gospodarz biesiady odbywającej się w biesiadzie Platona, czyli Agaton, wielki poeta, również poeta dramatyczny, a być może również w tym nurcie niektóre utwory samego Kritiasza się mieściły. Tacy ludzie, którzy sprowadzają obce głosy, a więc nie ufają swoim zdolnościom i swojej kulturze i zamiast tego próbują podeprzeć się cudzym konceptem, cudzymi umiejętnościami, to są ludzie pozbawieni paidei, piją dużo wina i słuchają tego, co inni im za pieniądze, co samo w sobie dla Platona jest obrzydliwe, mają do pokazania. Mniej więcej tak jak w dialogu Ksenofonta Sympozjon, gdzie na koniec zamiast, tak jak u Platona, erotycznych, w sensie tego słowa technicznym, dotyczących erosa, mów błyskotliwych mniej lub bardziej samych biesiadników, gospodarz sprowadza trupę pantomimiczną, która odtwarza swego rodzaju taniec erotyczny, czy raczej scenkę erotyczną, po której, jak mówi Ksenofont, ci, co już mieli małżonki, popędzili żwawo do domu, a ci, którzy ich jeszcze nie mieli, żałowali, że nie wstąpili w związki małżeńskie. To oczywiście Ksenofont bardzo rygorystycznie ogranicza sferę erotyczną w tym wypadku do małżeństwa. Zamiast tego w tym sympozjonie ludzi niekulturalnych u Platona po prostu posłużymy się wynajętymi siłami za pieniądze, co samo w sobie jest dla Platona obrzydliwe. Ale jest też drugi rodzaj sympozjonu, niepomiernie lepszy niż ten. Jest to sympozjon ludzi, których Platon określa jako kaloi kai agathoi, piękni i dobrzy, czyli tak naprawdę arystokraci. Niekoniecznie arystokraci pieniądza czy społeczeństwa, również arystokraci ducha poniekąd. Są to ludzie, którzy charakteryzują się tym, że mają paideje, mają swoje kompetencje i w związku z tym potrafią sami bez zewnętrznych głosów oddać się rozrywkom, dyskusjom, subtelnym mniej lub bardziej rozważaniom. Potrafią debatować o poezji, cytując i wymieniając między sobą cytaty z klasycznych poetów. Powiedzmy sobie, to jest właściwie te dwa modele sympozjonu połączone razem dają nam to, jak naprawdę wyglądał sympozjon zapewne. Platon modelowo oddziela od siebie te dwie sfery, które naprawdę współistniały w rzeczywistym świecie, ale bardzo wyraźnie przeprowadza pewną gradację, która za chwilę będzie istotna, kiedy przejdziemy do jego praw. A mianowicie gradację pomiędzy ludźmi po prostu pozbawionymi kultury, bawiącymi się w sposób prymitywny i przy użyciu sił obcych. Ludźmi, którzy kulturę mają paideje i jako tacy potrafią bawić się w sposób godny, choć jeszcze nie wystarczająco godny, nie idealny, bo ten trzeci sposób to dopiero sympozjon filozofów, o których mówi zaraz potem Sokrates, który od sympozjonu ludzi kulturalnych różni się właściwie tylko w jeden sposób. To nadal będą
dyskusje głosem własnym pomiędzy biesiadnikami, ale pozbawione, nie będzie to dla nas niespodzianka, poezji. Lub raczej tej poezji, która jest poezją tradycyjną, którą tradycyjnie wysłuchamy, będziemy w stanie ją sobie przeżywać na publicznych recytacjach, czy epickich, czy innych, czy churalnych poetów, ale których potem zacytujemy, wykorzystamy i będziemy nad nimi i sensem głębszym ich poezji dyskutować na naszych biesiadach. Biesiada to podstawowe miejsce refleksji, także refleksji nad sensem poezji i naukami, które z poezji płyną. Nie przypadkiem te zjawiska literackie, o których Państwu opowiadam, to wszystko w poezji archaicznej i klasycznej były utwory biesiadne. Jesteśmy więc w sferze refleksji, niekiedy krytycznej refleksji nad poezją, ale to również nie wystarczy. Ta refleksja sama w sobie koncentruje się niepotrzebnie na zjawiskach, które nie są same w sobie istotne dla Platona i które w prawdziwie filozoficznym sympozjonie należy zostawić w spokoju. Najbardziej fundamentalny obraz roli wina i roli biesiady znajdujemy w prawach Platona, w kilku różnych zresztą miejscach praw, rozproszone pomiędzy wypowiedzi kilku różnych rozmówców. I tutaj od razu trzeba sobie powiedzieć, jak to zresztą dla praw jest to napięcie bardzo ważne. Jednym z uczestników tego dialogu jest Ateńczyk, pod którym zwykle odczytujemy Sokratesa, ale nie jest on wprost nazwany Sokratesem. A z drugiej strony w dialogu tym występuje człowiek już nazwany z imienia, niejaki Megillos, Spartanin, który ma wiele rzeczy mądrych do powiedzenia na tematy rozmaite, głównie sprowadzające się do tego, co dobre dla społeczeństwa oraz oczywiście dla moralnego statusu, moralnej postawy jednostki, ale te jego niewątpliwie mądre obiektywnie wypowiedzi bardzo często stoją nie tyle w sprzeczności z wypowiedziami Ateńczyka, czytaj być może Sokratesa, co stoją w pewnym napięciu. I to napięcie, inaczej niż często w dialogach platońskich, nie jest napięciem, jak gdyby, nieładnie mówiąc, zero-jedynkowym. To nie jest tak, że ten Ateńczyk czy Sokrates po prostu ma rację. To jest bliższe tradycyjnym formom retoryki tego czasu, w których słyszymy na przykład u wielkich historyków jak Tukidydes dwie mowy przy jakiejś okazji i mamy sobie sami wyrobić zdanie na temat tego, jak naprawdę jest, czy co naprawdę należy sądzić o danej sytuacji. Dwie mowy, które w formie czegoś, co się nazywa technicznie antylogią, naświetlają z dwóch stron problem. I teraz my, słuchacze tych mów, mamy dopiero zdecydować. I taka antylogia, chociaż oczywiście z przewagą Ateńczyka najczęściej, występuje niekiedy także w prawach platońskich. To istotne w takiej antylogicznej, w takim antylogicznym napięciu tylko niektóre dialogi platońskie funkcjonują. Większość z nich po prostu to dialogi, w których Sokrates, mówiąc teraz bardzo wulgarnie, udowadnia swemu rozmówcy, że jest głupi. Ale są takie dialogi, w których rozmówca jest godnym przeciwnikiem i w których następuje tego rodzaju napięcie, jak właśnie Protagoras i jak jeszcze parę innych dialogów platońskich. Teraz, kiedy przyjrzymy się temu, co przede wszystkim Ateńczyk, ale także trochę Spartanin, mówią nam o winie i biesiadzie, to zobaczymy pewną próbę dojścia do konkluzji na temat tego, jak w praktyce życia społecznego, w praktyce oczywiście, no, powiedzmy sobie naszym językiem, idealnego życia społecznego, można wykorzystać wino i można użyć wina i sympozjonu do tego, by uzyskać wszystkie te efekty, wszystkie te cele, które stawia sobie Platon, myśląc o tym, jak powinno wyglądać państwo. Państwo przez duże P, mówiąc wedle naszych standardów. Otóż ten dobry użytek z wina będzie miał bardzo niewiele wspólnego z tym, co Platon mówi w innych dialogach, gdzie po prostu wino stara się odsunąć od naszej refleksji. Tym razem wino będzie zupełnie centralne dla jego koncepcji
i użycie wina, a nawet intensywne użycie wina, będzie czymś podstawowym. Przede wszystkim rozmówcy, a zwłaszcza Ateńczyk, zauważają, że wino i nadużywanie alkoholu jest niczym niezwykłym i nagannym samo w sobie. Ma pewne dobre skutki, o czym za chwilę jeszcze wspomnę. Jest przede wszystkim naganne wtedy, kiedy jest wykonywane w sposób zły. Wino jest z pewnego punktu widzenia testem dla człowieka i dla społeczeństwa. I ten nut refleksji znajdujemy już w epoce archaicznej. Słynne nasze wywodzące się z łaciny przysłowie jak in vino veritas, winie prawda, znajdujemy już w trochę innym sensie w refleksji starożytnych Greków, ale wino jako czynnik testujący człowieka, jego wartości etyczne, jego duszę i wyrażające prawdę o człowieku, o duszy i o duszy jako takiej, występuje bardzo silnie jako podstawa tej właśnie refleksji w prawach Platona. Kiedy więc weźmiemy sobie to pod uwagę, kiedy nie stwierdzimy, że wino jest po prostu złe, to okaże się, że wino jest takim samym testem dla człowieka i jednostki, i jego miejsca w grupie, jak na przykład, co powie nam się wprost w prawach, sport czy wojna. Te trzy sfery skądinąd charakterystyczne dla systemu wartości arystokracji greckiej, który to arystokrata testuje swoją wartość przy sympozjonie, w sporcie i na wojnie, jak w starym brytyjskim przysłowiu, że gentleman poci się tylko w kilku sytuacjach, tych trzech i jeszcze jednej, o której już nie będę tutaj wspominał. Ten tradycyjny system wartości Platon próbuje przemodelować, ale w sposób bardzo interesujący. I sport, i wojna, i sympozjon wymagają tego samego. Treningu i przede wszystkim dobrego trenera lub dowódcy. Kimś takim jak trener dla sportowca, kimś takim jak dowódca dla wojska. Obaj ci ludzie strzegą tego, by ich podopieczny trzymał się tego, co grecki język nazywa taksis albo eutaksis. Dobry porządek, co głównie znaczy dobry porządek w szeregu, porządek dotyczący większej grupy, rzadziej odnosi się do jednostkowego porządku człowieka, jednostki. Ktoś taki na sympozjonie to oczywiście sympozjarcha, czyli ten wodzirej, ten człowiek, król sympozjonu, król biesiady, o którym już Państwu opowiadałem. I oczywiście elementem refleksji platońskiej będzie w pewnym stopniu decyzja, kto powinien być sympozjarchą, jakie powinien mieć kompetencje, w jakim powinien być wieku, kim on powinien być, żeby zapewnić dobry sympozjon. Tu odchodzimy całkowicie od refleksji platońskiej w dialogach, o których mówiłem Państwu dotąd, także dlatego, że ostentacyjnie w Protagorasie, a zwłaszcza w biesiadzie Platona, nie ma sympozjarchy. Tam właśnie, razem z odrzuceniem wina, odrzucamy również konieczność porządkowania naszego spotkania przez kogoś, komu dajemy autorytet. Wszyscy mają równy autorytet, równe kompetencje w biesiadzie Platona. Niektórzy badacze zastanawiają się, kto funkcję sympozjarchy pełni, ale to jest to refleksja pozbawiona sensu. Nikt nie jest panem czy królem biesiady w biesiadzie Platona. Tutaj refleksja nad tym, kto to powinien być, ten właściwy, dobry, idealny sympozjarcha, staje się zupełnie kluczowa i tu się zaczyna pewien ważny nurt refleksji etycznej greckiej, bo kolejni myśliciele, tacy jak Plutarch, o którym już wspomniałem, w swoich zagadnieniach biesiadnych, w wielu księgach, ale także w słynnym dialogu rozmowa, spotkanie siedmiu mędrców, będzie dokładnie punkt po punkcie rozważał takie właśnie techniczne szczegóły, które sprzyjają dobremu, etycznemu, no głównie właśnie w kategoriach jego rozumienia filozofii platońskiej, spotkania przy alkoholu. Będzie rozważał, jak biesiadnicy mają się położyć, leżąc, biesiadując, kto przy kim i w jakim porządku mają sobie nawzajem odpowiadać podczas krążenia mów, czy też
poezji, w jakie mają być dokładnie, bardzo precyzyjnie tematy rozmów, a czego należy unikać. No, do pewnego, w pewnym dalszym już zapętleniu tej tradycji, mniej więcej współczesnym Plutarchowi dziele Atenajosa z Naukratis, Mędrcy przy uczcie, znajdziemy refleksję na ten temat, jakie to gatunki ryb należy dyskutować przy sympozjonie, kiedy mówimy o jedzeniu i piciu, a jakich nie wypada. Właściwie niczego nie wypada, bo chodzi o to, żeby mówić o nich jak najwięcej w tej erudycyjnej literaturze, ale ta refleksja idzie, poczynając od Platona, który zastanawia się nad tym, kim powinien być idealny sympozjarcha, no do takich ekstremów erudycyjnych już z naszego punktu widzenia całkowicie absurdalnych, ale potrzebnych dla pokazania właśnie erudycji tego czy owego pisarza ujmującego swoje dzieło w kształt dysputy filozoficznej, która tematem nie musi być przecież filozofia. Wino jako ćwiczenie zatem, wino jako ćwiczenie analogiczne do sportu czy wojny, staje się punktem wyjścia refleksji Platona na temat tego, co mianowicie wino i jego odpowiednia konsumpcja ma w jednostce i siłą rzeczy w grupie, w której ta jednostka funkcjonuje, wykształcić. I tu Platon zaczyna z kolei od refleksji o charakterze, no w cudzysłowie nie tylko, klinicznym, którą potem pociągnie dalej Arystoteles, zastanawiając się nad tym, jakie są po prostu skutki wina na umysł człowieka, na jego duszę, jak wino wpływa na jednostkę. I tutaj oczywiście nie koncentruje się na skutkach klinicznych, ale zauważa, że takim podstawowym skutkiem wina, skutkiem błogosławionym, jest zdjęcie z człowieka czegoś, co możemy nazwać strachem. Strachem w sytuacji społecznej, przekładając to na nasze kategorie. Strachem, który polega na tym, że będziemy bali się wypowiadać na różnych prawach z innymi. Strachem, który polega na tym, że będziemy wstydzić się, może właśnie lepsze będzie słowo wstyd niż strach tutaj, że będziemy wstydzić się pewnego rodzaju zachowań, które właściwie są potrzebne ludziom do tego, żeby funkcjonowali razem i funkcjonowali razem w zaufaniu i na równych prawach. Za chwilę przejdę do tego, ale fundamentalnym elementem jego refleksji w tej mierze będzie wstyd, który jest naturalnie towarzyszy ludziom starszym, o czym za chwilę. Nieuniknione więc jest to, że strach w sytuacji społecznej będzie z ludzi zdejmowany przez wino i to jest dobrze. Ten skutek działania wina jest skutkiem błogosławionym. Należy oczywiście konsumować wino w sposób umiarkowany, ale umiarkowany też nie absolutnie. Platon mianowicie wprowadza pewną gradację wieku. Otóż ludzie, którzy mają prawo wino konsumować w sposób odpowiedni, to znaczy umiarkowany, ale wystarczający do tego, by czerpać z tego przyjemność. I to przyjemność, którą każdy będzie pewnie w innej skali z wina czerpał. Ta granica wieku to jest lat 40. To musimy zrozumieć, co to znaczy w stosunku do greckich zwyczajów biesiadnych. Jak Państwu o tym opowiadałem, w momencie, kiedy młodzieniec jest już uważany za dorosłego, kiedy może się położyć przy sympozjonie, pić wino i uczestniczyć w rozmowach biesiadnych, wtedy właśnie staje się pełnoprawnym biesiadnikiem. Powiedzmy, że są to okolice 18 umownie, 18 roku życia, może troszkę wcześniej. Przedtem młodzieniec skromnie siedzi na stołku albo w nogach sofy starszego mężczyzny, często swego ojca bądź starszego brata, spuściwszy skromnie oczy, nie może nic powiedzieć i nie powinien pić alkoholu. Kiedy już może pić alkohol, wedle Platona, przez te pierwsze 20 lat swego dorosłego życia, powinien go konsumować bardzo wstrzemięźliwie, aż do wieku lat 40, kiedy alkohol jest już czymś, co ma nam dać przyjemność, taką przyjemność, jakiej byśmy po alkoholu oczekiwali. Ale to nie koniec tej gradacji przyjemności, ponieważ Platon wyróżnia jeszcze jedną kategorię, kategorię ludzi starych, dokładnie tak, jak robił to Ksenofanes z Kolofonu, od którego dzisiaj zacząłem. Kategorię ludzi, którzy powinni pić tyle, ile chcą. Dlaczego? To bardzo proste. Ponieważ po pierwsze potrzebują tego, by zdjąć z nich wstyd.
Wstyd towarzyszący im w sytuacjach społecznych, kiedy próbują wraz z innymi młodszymi od siebie uczestniczyć na przykład we wspólnym churalnym śpiewaniu podczas sympozjonu i nie tylko w chórach, ale także na przykład w chórach tanecznych, które Platon przewiduje w swoim państwie. Wszystko to dla ludzi w pewnym wieku będzie już z uwagi na ich fizyczność kłopotem. Alkohol pozwoli im przełamać tę barierę i innymi słowy zintegruje ich w ich grupę społeczną. Ale oczywiście ostatecznie chodzi o to, że w pewnym wieku ci ludzie nie będą już w stanie brać udziału w tym, nazwijmy to, kulturalnym aspekcie życia państwa. Nie będą w stanie brać udziału, bardzo rzecz oczywiście spłaszczając, w chórach tego państwa i w konsekwencji pozostanie im jedynie bierna percepcja tego, co się dzieje. I tu wracamy do koncepcji sympozjonu z Protagorasa platońskiego. Bierna percepcja tego typu zjawisk jest zawsze zła, nawet jeżeli nie jest to percepcja za pieniądze. Aktywne uczestnictwo w kulturze biesiadnej od samego początku dziejów sympozjonu, jak starałem się Państwu pokazywać kilka miesięcy temu, od najstarszych znanych nam napisów greckiego pisma, które od razu są poezją aktywnie wykonywaną na biesiadzie przez biesiadników arystokratycznych, tak i tutaj ta bierność będzie niejako rekompensowana przez możliwość użycia i nadużycia alkoholu. Oczywiście wino i sympozjon w refleksji platońskiej jest czymś dużo więcej. Wino i sympozjon w platońskiej refleksji pojawiają się w rejestrach dużo głębszych platońskiej myśli. No, ograniczę się do dwóch obrazów platońskich, z których jeden znajdujemy właśnie w Prawach, drugi w Timajosie Platona. Otóż państwo jako takie jest sympozjonem, a dokładniej państwo jako takie jest kraterem wina. I tutaj Platon właściwie używa fraz niemal pobrzmiewających dosłownie kryptocytatem z Ksenofanesa, którego Państwu zacytowałem, o tym kraterze, który już czeka i przyjemny i radość sposobi kwieciem woniejącym winem gotowy. W ten właśnie sposób Platon opisuje idealne państwo, które jest idealnym zmieszaniem, jak w kraterze, wedle odpowiednich proporcji, różnych wartości i różnych, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli naszym językiem, w konsekwencji praktyk społecznych, prowadzących do stworzenia ideału, którego no, taką właśnie takim obrazem quasi-metaforycznym, do jakiego Platon tutaj dochodzi, jest właśnie idealny krater wina czekający na biesiadników. W innym miejscu Platon mówi o duszy jako idealnym, duszy idealnej, jako zmieszaniu. Takim właśnie ponownie pojawia się obraz krateru i dobrego zmieszania, meixis, które pozwala nam zrozumieć istotę duszy. Wino jest więc dla Platona nieuniknionym elementem refleksji i można to wytłumaczyć tylko tym, mówiąc już zupełnie banalnie i wręcz prostacko, że nawet przy całym krytycznym stosunku Platona do sympozjonu jako pewnej formy rozrywki i do sympozjonu jako pewnej formy życia społecznego, Platon nie potrafi wyobrazić sobie ideału przyjemności, odrzucając sympozjon jako podstawowe doświadczenie swojego w tym aspekcie życia przyjemnością. Tak samo będzie w dużej mierze u Arystotelesa, ale ten etap dziejów greckiej kultury, na którym sympozjon jest podstawową matrycą myślenia o przyjemności i potencjalnie o dobrym porządku, właśnie eutaxis, kończy się w pokoleniu uczniów Platona. Ja Państwu już opowiadałem o tym, że po prostu kończą się pewne formy życia kulturalnego i życia społecznego, które sprzyjają sympozjonowi,
on znika powoli, zastąpiony przez inne formy kulturalnej biesiady, bardziej indywidualistyczne i bardziej skupione na postaci gospodarza czy sponsora, króla, ewentualnie bogatego Greka, który taki nierówny już od tej pory, nierówną od tej pory biesiadę będzie sponsorował. I właśnie w pokoleniu uczniów Arystotelesa widzimy zupełnie gwałtowną zmianę. Zaczynają oni pisać traktaty, traktaty erudycyjne, tłumaczące swoim współczesnym, co to jest sympozjon, jak należy się bawić, jak należy pić wino. Słowem, ta destrukcja sympozjonu dokonała się nie poprzez krytykę filozofów, tylko poprzez praktyczne zmiany społeczne i zmiany w kulturze, bo nawet krytykując sympozjon i krytykując wino w sposób niezwykle ostry, sami filozofowie nie potrafili z Ksenofanesem na czele wyobrazić sobie innej formy dla wyrażenia ideału etycznego i społecznego niż właśnie sympozjon. Ten idealny, absurdalny technicznie, rygorystyczny sympozjon Ksenofanesa jest dla nas tego najlepszym przykładem. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy bardzo. Mamy chwilę na pytania. 5 minut, proszę bardzo. Piotr. Ja mam pytanie odnośnie z samej tej tradycji picia wina, ponieważ tak jak Pan wspomniał, Dionizos, bóstwo, żyje w samym winie. Czy można byłoby podjąć taką hipotezę, że chrześcijaństwo, które stawia w tradycji właśnie picie wina na ołtarzu, to jest, czerpie właśnie to z tej tradycji greckiego sympozjonu? Na pewno tak, tylko że nie bezpośrednio, lub raczej jedno i drugie naraz. Tutaj ważnym pośrednikiem jest tradycja żydowska, która również wino czyni centralnym elementem rytuału i którego to rytuału i jego kolejnych etapów kształtowania się, etapy można by śledzić, gdybyśmy mieli trochę więcej źródeł, w tych środowiskach, w których bardzo wyraźnie następuje kulturowe współistnienie Żydów i Greków, przede wszystkim w diasporze i oczywiście przede wszystkim w Aleksandrii. No ale ja nie jestem specjalistą od ani kultu, ani kultury żydowskiej. Ten związek jest na pewno, ale on raczej jest w pewnej mierze zapośredniczony. Oczywiście on również rozwija się na gruncie teologii poprzez lekturę Platona, to nie ulega wątpliwości. Tymczasem jednak Dionizos traktowany jest przez chrześcijan jednak jako bardzo ważny rywal na pewnym etapie, w każdym razie, rozwoju chrześcijaństwa, jako no, bóstwo, które ma pewne walory mogące konkurować z propozycją i teologiczną, i etyczną Boga chrześcijańskiego. Więc ten związek jest, ale nie jest to związek, jak sądzę, bezpośredni. Ja mam takie pytanie króciutkie. Platon, gdy pił wino, to on już nie pił wtedy Dionizosa. Czy pił Dionizosa? Myślę, że pił Dionizosa, dlatego że pił go w pewien sposób, dlatego że możemy być tego pewni bez żadnej wątpliwości. Jego szkoła jest kaplicą mus. Jest to nic innego jak forma organizacji diasos, typowego dionizyjskiego zebrania, które może być dedykowane muzom, charytom, herosom, jak akademos na przykład, tak jak libacje na początku sympozjonu tym bóstwom składamy. Tu związek jest ścisły. Oczywiście nie pił go tak, by doprowadzić do manija. Jeszcze jakieś pytanie? To może ja. Bo to jest kwestia, dotyczy tego, bo może właśnie V wieku, czy tego procesu, tak jak Pan nazwał, dziś takiego słowa używamy, sekularyzacji. Gdzieś na zewnątrz, tam na końcu, czyli tam w którymś momencie, no, nie ma to charakteru, traci charakter religijny, ale
jak to prześledzić? Dla Platona ma to charakter religijny, choć u Platona jest dużo wątków, które wprowadzają, nie, znaczy później są czytane i prowadzą do sekularyzacji. Więc jak to wygląda ten proces odreligijnienia picia wina? No to na to trudno odpowiedzieć, bo picie wina religijne będzie cały czas, bez żadnej przerwy, również u Plutarcha i w czasach rzymskich i później. Tylko że to będzie religijność taka bardzo zrytualizowana, zdawkowa. Na ile wiążą się z nią przeżycia religijne, no to jest pytanie, na które odpowiedzieć nie możemy, bo nie mamy źródeł. Wiemy, że w swej refleksji w każdym razie ostateczny cios tej religijnemu aspektowi różnych zresztą zjawisk i różnych aspektów życia społecznego zadaje Arystoteles, który po prostu uważa, że należy rozważać związki społeczne bez czynnika religijnego. Co nie ulega wątpliwości w jego własnej poezji, ten czynnik występuje. Więc tu no po prostu z braku źródeł my tej refleksji ze świadczenia nie jesteśmy w stanie prześledzić, ale niewątpliwie ona postępuje. Dziękuję bardzo.